Hej, z tej strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym dubajskim jeździeckim odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek z dubajskich sklepów jeździeckich. Zobaczymy, jak wyglądają, jaki mają asortyment, czym się różnią od polskich sklepów. Ogólnie i Amelia, i inni znajomi z Dubaju mówili mi, że sklepy jeździeckie w Dubaju są strasznie kiepskie, nie ma w ogóle asortymentów. Amelia była w 5 różnych sklepach, nie mogła dostać oficerek i wszyscy mi mówią, że zamawiają z Polski tutaj do Dubaju asortyment, jakiś marek premium i tak dalej, bo w Dubaju nic nie ma, ale przekonamy się o tym na własnej skórze. Jesteśmy przy pierwszym pasażu jeździeckim. Cały pasaż nazywa się Dark Horse, jest tu kilka marek, kilka sklepów, także zwiedzimy, zobaczymy, co tam jest i tak dalej. Jest ten pasaż przy stajni Ameli w Szarży, także zaczynamy od tych sklepów, a potem przejdziemy do Dubaju, bo Szarża to jest jakby osobne miasto przy Dubaju i zobaczymy, co słychać w Dubaju, także zaczynamy i idziemy na zakupy. Słuchajcie, jesteśmy w pierwszym sklepie jeździeckim. Pytaliśmy się, czy możemy nagrywać. Powiedzieli, że bez problemu, także mogę wam wszystko pokazać. I pierwsze, co widzę, to zobaczcie, jakie kolorowe ogłowia. Patrzcie, we wszystkich kolorach po prostu tęczy są ogłowia. Są ogłowia, nie? Czy kankary? Ogłowia. Ale to nie ma do... Nie, ogłowia. Patrzcie, jakie różowe. Kupię takie dilusi, czy nie? Czy będzie kicz? I do tego tu są napierśniki, patrzcie, też kolorowe. Do każdego ogłowia są kolorowe napierśniki. Tutaj tutaj zbytok różowy. Wodę też, patrzcie. Takie kolorowe wodę. Pierwsze takie coś widzę. Kupisz ogóle... mi? Chcesz żółte wodę? Jakie są te? Są poślizga kolorowe. Kantary źródłowe. No sprawdź ceny. Sprawdzę ten, dobra. Ile kosztują takie kolorowe? A. Nie ma ceny. Nie mam pojęcia, ile to może kosztować, nie ma ceny, ale w ogóle szok. W Polsce czegoś takiego nie ma. To są też, ja bym chciała różowe wodze z różowymi wstawkami. Mega. Tutaj mamy też, chyba też, nie? Ogłowia. Tak. Na tej ściance jest normalny sprzęt w normalnych kolorach. I zobaczymy, jakie w ogóle są marki w Dubaju. Dobra, sprawdzimy, jakie są ogólnie marki w Dubaju. I to jest... Horze. Zobacz, z Horze. Horze jest w Polsce znany, dużo osób ma rzeczy z Horze, także zobaczcie, w Dubaju również jest Horze. Tutaj też jest Horze. Do tej marki właśnie nie znam, z tych kolorowych, Zilko jakaś. Nie mam pojęcia, co to jest za marka. A co jeszcze tutaj mamy? Horseland. Też tej marki nie znam, ale to już jest taki bardziej klasyczny sprzęt, więc fajnie. Czy to jest Prestiż? O, Prestiża mają, zobaczcie. A to jest jakieś podróba? Prestiż, nie, raczej nie, bryczeski z Prestiża. Flexony są również w Dubaju, tak, moje ukochane Flexony, więc super, tą markę znamy. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mają ciekawego. Ale ja bym serio Adini taki ten wytok kupić. Tak, zrób z niej klauna. Tak, będzidła, przeróżne będzidła, klasyki. Dobra, tutaj mamy markę rękawiczek, ja nigdy nie pamiętam, jak się czyta Rolek, ale znamy tą markę, jest również w Polsce. Mamy również kaski i są kaski z GPA, również znane w Polsce, także spoko, Horze jest też, albo są kaski z flagą dubajską. Tutaj mamy popręgi i zobaczcie, popręg z Prestiża, może też sobie taki sprawę z Prestiża, już niedługo przyjdzie moje siodło, także popręg z Prestiża też bym musiała mieć. Horze, znane w Polsce. I tutaj mamy czapraczki. Z czapraczkami jakoś szału nie ma, w ogóle eskadronów nie widzę ani nic takiego. Także jakoś szału nie ma, ale takie zwykłe po prostu czapraczki, siodła z wintek, też znane w Polsce. Dobra, teraz jesteśmy w części, która jest cała w suplementach i w preparatach dla koni. Zobaczcie, pełne regały po prostu suplementów. I zobaczymy, co jest znane również w Polsce. Na pewno w Polsce jest marka Cavalor, która jest również w Horse & Pony. Także tutaj zobaczcie, w Dubaju jest również. Tutaj znam tą markę, o, ponieważ Dila ma z tym Equine America, ma probiotyk. To jest po prostu najlepszy probiotyk na rynku.
Co tu jeszcze znamy? To nie kojarzę raczej. Już tych... To są chyba pasty na odrobaczanie. O ile dobrze kojarzę, to są pasty na odrobaczanie. To w Polsce też są. W Polsce jest również ta marka i również jest w Horses & Pony. Care Day Dream. No w sensie, no nie pamiętam, jak mu się wymawia, ale jest również w Polsce. Dobra, słuchajcie, obeszliśmy wszystkie sklepy, ale w każdym było praktycznie to samo. Także nie było sensu nagrywać, bo był dokładnie ten sam asortyment. W jednym sklepie było tylko trochę inaczej, ale pan nie pozwolił nagrywać, ponieważ nie było szefa, a on się bał po prostu pozwalać nam bez jego pytania. No i tam jedyne, co było innego, to były produkty z Efola. Tak, twoje były produkty z Efola. Był eskadron, ale były tylko ochraniacze i kaloszki z eskadrona. Z Picura były męskie koszule. I był Equiline, ale były tylko skarpety i były chyba bryczesy z Equilina. A tak to reszta, wszystko to samo, co w innych sklepach. Był również też sklep z paszami. Do niego nie wchodziliśmy, no bo to wiadomo, pasze, ale była naklejka na drzwiach Hipolita. Także chyba Hipolit jest również w Dubaju, więc niesamowite. Wspaniale. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej, teraz do Dubaju. I tam są już takie większe jeździeckie sklepy, bo to były takie, wiecie, malutkie, takie bardziej takie butikowe, a tam już podobno są większe sklepy jeździeckie i zobaczymy, jak tam wygląda. Jakiś pan sobie przyjechał Teslą do sklepu jeździeckiego. Witam, witam, znajdujemy się przy kolejnym sklepie jeździeckim w Dubaju i jak mówią tutejsi mieszkańcy, tutejsi jeźdźcy, jest to największy i najlepszy sklep jeździecki w Dubaju. Także wejdziemy i się sami przekonamy, czy jest lepszy czy gorszy od tych sklepów, które są w Polsce. A sklep nazywa się Equistore i macie wielki napis tutaj za mną. Słuchajcie, wchodzimy do sklepu i na pierwszy rzut oka sklep wygląda mega luksusowo. Jest tu naprawdę wiele różnych rzeczy, bardzo duży asortyment. Na pewno robi większe wrażenie niż ten sklep, w którym byliśmy wczoraj, który był malutki i tak dalej. Ten wygląda na bardzo premium, naprawdę sklep. Już na pierwszy rzut oka widać, że są tutaj marki, takie jak Tommy Hilfiger, który niedawno w sumie wszedł do Polski. I właśnie ta bluzka jest Matiego wymarzoną bluzką i w sumie też moją, ponieważ są takie same dla kobiet i dla mężczyzn. Także może zrobimy dzisiaj zakupy jakieś. Na razie wam pokażemy wszystko, jakie są marki i tak dalej, a potem może zrobimy jakieś zakupy. Rozmawialiśmy z panią tutaj, właścicielką tego sklepu. Na początku się spytaliśmy, czy możemy nagrywać. Powiedziała, że bez problemu. I potem sobie też trochę pogadaliśmy. Powiedziała nam, że ona jest z Europy. Są sklepem w sumie europejskim i wzorują się na wystroju europejskim. Dlatego ten sklep wygląda tak bardziej luksusowo niż ten, który widzieliśmy ostatnio przy stajni. Główne jej założenia były takie, aby było dużo miejsca, wszystko ładnie rozłożone, wszystko ładnie na widoku, w dużym po prostu pomieszczeniu, a nie tak poupychane jak w tamtych sklepach. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, fraczki na początku, ale fraki mnie jakoś najmniej interesują. Mają tutaj fraki z Zandona, czy to jest tylko wieszak z Zandona? Nie, to jest Cavallo, ma tylko wieszak z Zandona. Fraki jakoś mnie mało interesują, ale są. Tutaj jest marka Make... nie znam tej marki, jest Makiwi. Włoska, ale nie znałam wcześniej tej marki. Następnie mamy skarpety. Skarpety mamy z Horze, czyli jak widzicie, Horze też tutaj jest. W tamtych sklepach też było Horze, ale tu jest o wiele większy wybór tych skarpet, po prostu cała ściana w skarpetach. Nie mają śmiesznych skarpetek. I przechodzimy znowu do Tommy'ego. Tam był męski Tommy na początku, tutaj mamy damski Tommy. Tutaj, o, fajna jest ta też ten golfik taki z Tommy'ego. Tutaj są koszulki z Tommy'ego, ta mi się podobała, widziałam właśnie na zdjęciach. I te z Tommy'ego ubrania są takiego fajnego materiału, rozciągliwego. Tutaj są chyba bluzki konkursowe z Tommy'ego, tak? Ładne bluzki, polówki konkursowe. A na dole mamy bryczesy i ja widziałam te bryczesy też na Instagramie, strasznie mi się podobały. No ładne. Te czerwone są przepiękne. Zobaczmy, ile kosztują. 850 dirhamów, no czyli jakoś około 900 zł, nie na polski, bo to jest tylko no, delikatna bardziej różnica. 1000. Podobne kolorkiem, w sumie identyczne do tych Silwera wyglądają. Materiał w sumie też bardzo podobny do tych, co ma Silwer, więc spoczko. Idziemy dalej. O, to są jeszcze bezrękawniki z Tommy'ego. Serio, w tym sklepie już widać taki serio profesjonalizm i tak jak mówiła, jest zbliżona do europejskich sklepów. W ogóle tutaj w Dubaju mówią, że europejskie sklepy są jedne z najlepszych na świecie, ponieważ mają największy asortyment, najlepsze marki, a tak poza Europą to trochę bieda w tych sklepach. Także naprawdę bardzo chwalili nasze europejskie sklepy. Tutaj mamy
de Vertigo i to jest też od Horze, o ile dobrze myślę, tak, czyli to są całe po prostu bryczesy i tutaj z de Vertigo, z Equidema, to też oczywiście Equidem jest znany w Polsce, są z niego produkty, Horze, też wszystkim bardzo dobrze znane, czyli to są chyba najwięcej bryczesów Horze, ten cały tutaj na dole, to jest wszystko z Horze i do góry te bluzki to też jest wszystko po prostu z Horze. W tamtych małych sklepach też było Horze, więc to chyba najłatwiej im tutaj się sprzedaje i w ogóle sprowadza. Fraczki. Ale fraczki, jak mówiłam, już tak mnie nie interesują. Teraz przechodzimy do kasków. Tam był tylko GPA, a tutaj zobaczcie, możemy już zobaczyć kask z Charlesa Owena. I ja miałam ten kask, tylko w wersji granatowej. Mój ukochany kask. Teraz też oczywiście mam z Charlesa Owena, bo ja kocham Charlesa. A tutaj macie kask z Charlesa, ale do WKKW, który też mi się marzy, jak zacznę w końcu startować na deli WKKW, to sobie taki oczywiście sprawię. A co do góry mamy kaski rowerowe? Nie, chyba nie. Dobra, tutaj mamy o wszystkie Charlesy. Charles. Mamy nawet Kepa. Piękne kaski z Kepa. Tutaj mamy Bevertigo. I tutaj też Charles. Ej, to był mój pierwszy kask, jaki miałam z Halo Ridera. To był mój pierwszy kask, jaki w życiu miałam mieć dziecki. Szok, że te kaski w ogóle jeszcze istnieją. I kasko. Ten kask ma Magda Drygger z kasko. Dobra, na dole mamy czapsiki i mamy z Kentaura, także kolejna marka, która jest tu i tu, czyli Kentaur. Horze, Kentaur, Horze, czyli na zmianę najbardziej się pojawia to Horze. Jakieś bluzeczki z Horze, znowu Horze. Dobra, przechodzimy do rękawiczek i zobaczcie, mamy tutaj rękawiczki z tego, ja zapominam jak to się czyta zawsze, z rok, ale w tamtych sklepikach właśnie też były. I oczywiście Horze, który jest wszędzie, cała ścianka rękawiczek z Horze. Dobra, tutaj mamy z Kentaura paski, takie fajne, z ich charakterystycznymi tymi paskami. Ja mam kantar z Kentaura i on też ma właśnie identyczne paski. Są te paski, które zawsze są w kalendarzach adwentowych, czyli takie, co można w każdym miejscu po prostu wpiąć tą, no tą wiecie, tą zapinkę i sobie wyregulować. A te paski chyba trochę bardziej jak westernowe wyglądają. Ale ich w Polsce właśnie nie ma. Nie widziałam nigdy takich pasków w Polsce, także spoko. I znowu paski z Horze, zobaczcie. Najwięcej pasków oczywiście z Horze, to jest wszystko z Horze. Baciki też wszystkie z Horze. Horze podbiło Dubaj, słuchajcie. Kolejna marka Zandona, oczywiście znana w Polsce. Ja mam ochraniacze z Zandona i bardzo sobie chwalę. Dalej mamy Flexona, zobacz. Mati, to jest twoja czepka, ty masz akurat ją na głowie. Pomyślałam, że ukradłem. A to sobie dział dziecięcy, zobaczcie, mini kolorowe bryczeski. Oczywiście z Horze dla dzieci. To jest chyba wszystko dla dzieci, tak. I słodziutkie bluzki dla dzieci, rękawiczki dla dzieci, koszule konkursowe dla dzieci, wszystko z Horze. I zobaczcie, co znalazłam. Z Winderena są czapki. Winderen to jest polska firma. I znalazła się w Dubaju, także niesamowicie, że Winderen wszedł na rynek dubajski. Bardzo chciałam kupić sobie tą czapkę, tak mi się podobała, taka pudrowo-różowa czapka. Może sobie też ją kupię, zobaczymy. Zrobimy zakupy na pewno tutaj, ale to na razie oprowadzimy was po sklepie. Przy wejściu do samego sklepu widzimy oficerki i sztyblety, w sumie duży wybór. Są też brązowe, ja bardzo chcę sobie kupić brązowe oficerki, ale na pewno nie tutaj, bo to muszą być na miarę, aby były ładnie dopasowane, żeby mi pasowały po prostu do brązowego sprzętu. Czyli mamy tutaj naprawdę duży wybór sztybletów, oczywiście z Horze. Tutaj mamy tego Tomiego męskiego, do którego wrócimy potem, aby Mati sobie wybrał jakąś rzecz, tak wybierzesz sobie jakąś rzecz, sobie kupisz. Tutaj mamy siodła. No i tutaj właśnie mamy kantarki. Kantarki z Kentaura i wam mówiłam, miałam ten kantar, dostałam go w ogóle od mamy na kawaliadzie 7-8 lat temu i go nadal mam, nadal się utrzymam, a tutaj jest identyczny i właśnie wam mówiłam o tych charakterystycznych paskach Kentaura i reszta to już wszystko Horze. Ochraniacze mamy na dole, Horze, a te z futerkiem też są z Horze. A te z jakiejś innej marki, ale to są z Horze, kaloszki z futerkiem, zobaczcie jaki duży wybór. Po tej stronie mamy uwiązy, kantarki bez futerka, tam były z futerkiem, tutaj mamy wszystkie bez futerka i czapraczki, zobaczcie, tutaj jest cała linia
na dole czapraczków. Zobaczymy, czy znajdziemy jakiegoś eskadrona z pupsa, czy coś w tym stylu, czy wszystko Horzy. Na razie po metkach widzę, że wszystko tu jest Bevertigo i Horzy, czyli no wszystko z jednej marki. Idziemy dalej, Horzy. O, tu jest Equidem, ale wszystko widać, co... O, tutaj zaczęły się czapraczki z Kenkaura. Są czapraczki z Winderena. O matko, zobaczcie. Ja tak chciałam kupić w Polsce ten czaprak, on mi się tak podobał. I Jezus, może go tu kupię. W ogóle szok, że Winderen polska firma jest w Dubaju, mega im gratuluję. Ale bardzo, bardzo, bardzo chciałam ten czaprak. Jest przepiękny, to jest idealny kolor pudrowego różu. Jest po prostu no perfekcyjny. I zobaczmy tutaj, o ten błękitny z Winderena też był przepiękny. Też mi się tak podobał, zobaczcie. Przecudowny jest ten czaprak. I ten zielony. No słuchajcie, jednak polska marka tutaj podbija Dubaj i jest najładniejsza, jeśli chodzi o czapraczki. Bo te czapraczki z Horzy mi się takie, jak mi podobają, są takie zwyczajne. A jednak Winderen tutaj zrobił dobrą robotę. O, bordowy też jest przepiękny, ładnie dopasował do tych wyrczesów z Tomiego. Welt Text, tej nie znam, to może ich jakaś tutejsza marka, tej marki nie znam. Tutaj Le... Nie, uks, nie, u, mix, nie, uks, nie, tą markę znam, ona jest w Polsce i ona ma takie charakterystyczne czapraki z takim tutaj właśnie wycięciem i z taką tutaj zabudową, to jest właśnie charakterystyczne dla tych czapraków, ale nie mamy w Polsce. To jest czaprak z Tomiego, patrzcie. Czapraczek z Tomiego, też spoko. I tutaj już do końca jest Horzy i jeszcze na końcu dwa z Winderena. Biały i taki kremowy są ujeżdżeniowe. Tutaj w ogóle widziałam nauszniki z Tomiego gdzieś. O, patrzcie. Ale ładne, mega ładne są. Obracamy się na drugą stronę i tutaj mamy ochraniacze. Ej, to są moje ochraniacze. Tylko ja mam z futerkiem. O, to są moje ochraniacze, tylko ja mam wersję brązową. Spoko. Z Andona są kaloszki jeszcze. Ej, ja mam identyczne ochraniacze, tylko że z tego, z Szokamila, a tutaj zrobili identyczne ochraniacze z jakiejś Promesz, coś tam, ale no wyglądają identycznie, w dotyku też są identycznie. Podrąbane. No podrąbane normalnie, ale ciekawe kto od kogo. Dobra, tutaj mamy Kentaura, w ogóle dużo tego Zandona na dole też jest, fajnie, że mam takie premium marki, bo wiecie, w tamtych to nic nie było w sumie w tych sklepach. Tutaj mamy z Eola, z Composite Eola, są te strzemiona i one w Polsce też są. Strzemiona z Winderena, które są też w Polsce. No ja je testowałam, ale jednak bardziej przypadły mi do gustu te z Flexona. O, i właśnie tutaj mamy Flexona, a na początku jak wyjdziemy, przy wejściu jest cała ścianka z Flexona strzemion, to wam jeszcze pokażę. Idziemy dalej, znajdujemy siodła, jeszcze trochę czapraczków, ogłowie, zobaczcie jak dużo ładnych ogłowi. I popręgi. Ja już tutaj jak przychodziłam, to zauważyłam, że jest popręg, który bardzo chciałam. O, jest to ten z Kentaura, fartuch, bez futerka, bo jednak mam ten fartuch z futerkiem i nie ukrywam, że on mi się cały czas brudzi, cały czas to futerko się skleja, jest trudny w utrzymaniu do utrzymania w czystości, dlatego chciałam fartuch bez futerka i on ma tak mięciutką, tutaj patrzcie, taką piankę Memory, na Dili brzuszek byłby idealny. I chciałam go kupić, jednak są same małe rozmiary, Dila potrzebuje 140, no, lub nawet 145 na ten niewielki brzuch. Także niestety tutaj jest maksymalnie 130 i nie mogę Dilu nie przywieźć prezentu z Dubaju, abym jej taki sprawiła. Następnie mamy napierśniki, napierśnik nowy też potrzebuję. Tu jest chyba z Kentaura, tak, Kentaura, 5-punktowy brązowy z futerkiem i on tutaj kosztuje, gdzieś tu widziałam przed chwilą cenę, o, 895 dichramów, czyli jakoś koło 1000 na nasze. Co tu się pojawi, ile kosztuje w Polsce i zobaczymy, czy tu jest drożej, czy taniej właśnie w porównaniu do Polski. Napierśniki. W ogóle tutaj są też te kolorowe ogłowy, ale ich tutaj jest malutko, a tam to była w tamtym sklepie cała ściana tego kolorowego po prostu kiczu, że tak powiem, bo to jest takie trochę kiczowate. Wodze, pośliska. Teraz idziemy tutaj i słuchajcie, mamy wędzidła. Mamy wędzidła z Winderena, jednak tych wędzidów z Winderena polecić nie mogę, bo dwa mi się od razu na pierwszej jeździe popsuły, także fanką tych wędzideł nie jestem, ale mamy tutaj całą ściankę wędzideł z Horzy, zobaczcie. Horzy, 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 Horzy znowu króluje nawet przy wędzidłach. Mamy owieczki kolorowe tutaj z Horzy. O, ładne to pudrowe, różowe. Jeszcze jakieś tam ochraniacze. Po drugiej stronie mamy dereczki.
i dereczki, tak widzę, wszystkie bardzo w takich kolorach granatu, ciemno-zieleni, beżu, nie ma nic takiego, wiecie, różowego, eskadronowego i tak dalej. A tutaj są jeszcze te takie bardzo mocno amortyzujące podkładki. I pani też mówiła, że Acaballo tutaj mają, nie? Więc któraś, o tutaj właśnie jest podkładka z Acaballo. Acaballo też jest dobrze znane w Polsce. I tutaj wam pokażę, że jest ta ścianka. I jak możecie zauważyć, ja mam i te strzemiona, i te strzemiona. Także no, fajnie, że tutaj też są. Mamy również naczółki piękne. Tutaj są z Free Jumpy, o nawet są i są w Iflex one i Free Jumpy, to spoczko. I okulary, ale z Fintok tego nie znam. Okulary dla jeźdźca pewnie przeciwsłoneczne, ale ich nie znam. I przechodzimy do ostatniej półki, która jest tutaj. I mamy tak czapki z Flex One, czapki z Tomiego. O, Liquid, Liquid też jest w Polsce. Akurat Primka ostatnio dostała. Czapraczki wszystkie z Horsy i tutaj z tego Lemieksa. O, tutaj z tego mieliśmy kalendarz adwentowy 2 lata temu, pamiętacie? Z tego właśnie, z tych muffinek. Ostrogi ze Sprengera. O, Sprenger również jest w Polsce, dobrze znany. Smaczki z Pawo są. Pawo w pasze w Polsce są. Kawalor w Polsce jest. Tam było dużo kawalora właśnie w tamtym sklepie. Liquid, zabawki. A to są dla psa czy dla konia? Dla konia. I jeszcze tutaj od są batoniki z tego. Muffinkowe batoniki. One też są w Polsce. Dobra, i jeszcze mamy tutaj markę z suplementami i z takimi, w sumie nie z suplementami, tylko ze środkami pielęgnującymi. I też tutaj widzę, że wszystko, co tu jest, jest w Polsce. Także podsumowując, tak jak ta pani mówiła, bardzo ten sklep jest podobny do tych europejskich, zarówno asortymentem, jak i wyglądem. Pojedziemy jeszcze jutro do jednego sklepu w Dubaju, który też jest jakby na drugim miejscu. Mówili tutaj tubylcy, że jest na drugim miejscu odnośnie wielkości i asortymentu. Także zobaczymy, porównamy. Na razie ten jest numer jeden i bardzo przypomina te europejskie. A teraz idziemy z Matim, może coś sobie kupić. Matiemu ta koszulka podobała się już od mega, mega dawna, odkąd Tomi wszedł do Polski, więc teraz idzie sobie przymierzyć. Zobaczymy, jak będzie w niej wyglądał. Jeszcze zobaczcie, że jest identyczna torba na kask z Charlesa Owena, którą mam po prostu w stajni. Jak tam? Bardzo fajne, z takiego fajnego materiału. No, materiał jest super, taki elastyczny. A może chcesz M-kę, żeby bardziej się opinała? Co, popatrz, u nas taka mega luźna tutaj ta koszulka. No jest taka luźna. A może chcesz zobaczyć M-kę, czy tą L-kę chcesz? Nie, pasuje. Tą L-kę chcesz? Tak. Dobra, słuchajcie, znalazłam też tą bluzkę z Tomiego z długim rękawem. Taką jak Mati. Słuchaj, no bardzo podobną, troszkę rękawy się różnią. Ale jest tylko rozmiar S. Spytam się jeszcze pana, czy ma XS, ale jest tylko S, także nie wiem, czy będzie mi dobra. Ale mam tutaj koszulkę XS-kę, to w razie gdyby ta z drugim rękawem nie byłaby dobra, byłaby za duża, to wezmę sobie tą koszulkę XS-kę i będziemy mieć taką pamiątkę z Dubaju, z Tomiego. Także idę się spytać, czy mają XS-kę właśnie z tego i będę przymierzać. No już. Muszę tak nagrywać, bo nie miałam stanika założonego do tego topu, więc się bym nie prześwitywało, ale pani mi znalazła XS-kę tego long sleeve'a, także bierzemy z Matiem identyczne koszulki, bo leży super. Nie są identyczne. Co mi na rękę? No troszkę, ale są super. Już. Zrobiliśmy zakupki, ale się cieszę. I tak, na razie nadal uważam, że sklepy w Polsce są dużo, dużo lepsze. Mają więcej asortymentu, mają więcej marek premium, więcej rzeczy kolekcyjnych. No i w ogóle uważam, że są lepsze. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy myślicie, a my już zmierzamy do ostatniego sklepu w Dubaju. Słuchajcie, właśnie zbliżyliśmy się do ostatniego sklepu jeździeckiego na mojej liście, ale słuchajcie, okazało się, że obok tego sklepu jeździeckiego, który nazywa się Tag & Truck, jest jeszcze jeden i to większy sklep jeździecki, bo widzieliśmy przez okno. Także zobaczymy, czy będzie otwarty. Tam jest na pewno otwarty, więc pójdziemy do niego. Jak ten nie będzie otwarty, to po prostu pokażę wam przez okno, co jest, ale są dwa wielkie sklepy jeździeckie obok siebie. Dobra, to teraz właśnie idziemy do Tag & Truck. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Oczywiście spytaliśmy się, czy możemy nagrywać. Powiedzieli, że bez problemu, także idziemy eksplorować sklep. Słuchajcie, jest ogromny. Różni się tyle tylko od tamtego sklepu, co byliśmy poprzednim razem, że wszystko jest tak na sobie po prostu. Jak się rozejrzycie, to po prostu wszystko jest pościskane, wszystko jest na sobie jakby i nie jest to tak, wiecie, tak ekskluzyw, że jak w takim butiku jeździeckim, tylko tak wszystko upchane. Ale dobra, idziemy eksplorować sklep. Słuchajcie, znalazłam coś z Eskadrona. Są to ochraniacze, ale też po prostu takie zwykłe, basicowe z ich podstawowych kolekcji. Nie takie kolekcyjne, tylko takie po prostu zwykłe. Ogólnie tu jest strasznie dużo suplementów, więc po prostu tu jest w suplementach i w środkach pielęgnacyjnych ściana
tutaj jest po prostu wielka ściana w środkach i w różnych pastach energetycznych. I tutaj też patrzcie, po prostu wszędzie są jakieś suplementy, jakieś po prostu preparaty. W ogóle Dila miała ten suplement, ten dostawała. No jak widzicie, powtarzają się marki. To jest znowu takie samo jak w tamtym sklepie i w Polsce. Dużo różnych innych marek, których nie znam, nie mam zupełnie pojęcia, co to są. Patrz, podkowy można kupić. Łaj, to są ten, to tego w tamtych sklepach nie było, to są artykuły kowalskie. I można tutaj wszystko ten dla kowali kupić, a to jest akurat coś innego niż w sklepach w Polsce, bo w Polsce jakby nigdy nie widziałam, żeby można było kupić coś dla kowali. Zobaczcie, tutaj są nawet podkowy. Dila ma taką podkowę ortopedyczną. Słuchajcie, to są chyba siodła na wielbłąda. Zobaczcie to. Myślę, że to są albo na wielbłąda, albo po prostu jakieś dekoracyjne, na jakieś... Nie, w sumie jest koń narysowane. To może na jakieś, nie wiem, hiszpańska szkoła jazdy czy coś, takie jakieś pokazowe siodła. Nie mam pojęcia, ale to nie są normalne siodła. W ogóle są też takie kolorowe, futrzaste, nie czapraki, tylko też takie podkładki. Pady. Pady, o właśnie, pady, no. Także tutaj w tym sklepie jest również Prestiż i są tutaj właśnie popręgi. Easy. Z fartuchem. Mati, a to jest coś dla ciebie, chodź. Patrz, co obczaiłam. Co? Poprek. Czerwony i żółty. Bierzemy obydwa. Dila będzie w podwójnym popręgu jeździć. Niesamowite. Ej, ile kosztuje? Ciekawe, czy jest cena tu gdzieś podana. Właśnie, oni w ogóle ceny mają. O, Mati, kolorowe wodze. O, ja, jakie piękne. Czy jest cena? 120. 120? No to czy jest jakoś 100? Uuu, różowe popręgi na kocyka. A to jest ten ujeżdżeniowy, krótki popręg. Ale też nie ma ceny, ale ten ma cenę, cena 165. To też jest coś krótkiego. I ten ma cenę. Nie ma ceny. Te są maski chyba do wyścigów, bo są z takimi zaślepkami, żeby konie nie widziały i takie kolorowe. Mi się wydaje, że to jest do wyścigów. Zobaczcie, jaka ładna różowa, podoba mi się. Widzicie, też mamy Horze. Horze, czyli Horze w sumie opanowało każdy z nich. Boże, odwróć się. Co? Są strzemiona? Strzemiona w każdym kolorze. O, ale one są jakieś takie dziwne. Takie mega szerokie. I tutaj jest jakby... Nie wiem, jak to zapiąć do poślizgu. No to jakieś kowbojskie. Ale dziwne, nie wiem co to są. Może jak wy wiecie, to dajcie znać, co to są za strzemiona. Są chyba dziecięce, patrzcie, jakie malutkie. Zobaczcie, kolejne ochraniacze z Eskadrona, ale też taki zupełny basic. Tutaj do góry, jak zobaczycie, macie też kolorowe obłowy, to co były w tym pierwszym sklepie. Patrzcie, ile kolorowych obłowy tutaj macie. No mnóstwo, wszystko wisi tak do góry i tam, zobaczcie, tam też wiszą obłowy. Pod sufitem jest pełno różnych obłowy i kolorowych, i zwykłych, i czarnych. A tutaj, patrz, jakie pady kolorowe. Kolorowe pady. O, tutaj macie, są też te, co były w tamtym pierwszym sklepie. Puśliska takie... Nylonowe, kolorowe. Jest cena. Jest cena, sprawdźmy, czy jest cena. Jest 20. Też za duży kicz dla ciebie? Nawet dla ciebie? Nie, dla mnie idealne są. Ale to bym chciała. O Jezu, one siodło. Kawalor i smaczki z Kawalora, które są nawet w Horse & Pony. I Kawalor był na razie w każdym chyba sklepie jeździeckim, także też popularna marka. Amelia mówiła, że też w jej stajni karmią konie tylko Kawalorem, także Kawalor też podbił Dubaj. I co to jest? Co to za dziwne strzemie? I też jakieś dziwne. Pierwszy raz widzę. Nie wiem, co to za marka. Ale i są free jumpy. Free jumpy są też w Polsce. A te są jakieś włoskie. Ale ładnie wyglądają. Słuchajcie, myśleliśmy, że w tym sklepie nie ma w ogóle ubrań, a tu patrzymy, jest znak Riding Wears do góry, czyli sklep jest piętrowy, także słuchajcie, idziemy do góry zobaczyć, co jest. Dobra, słuchajcie, jesteśmy do góry i pierwsze, co zauważyłam, to kije i to są chyba kije do polo, tylko one są takie krótkie aż. Myślałam, że one są kije do polo, myślałam, że są długie, żeby sięgnąć z kuchy. No tam są dłuższe jeszcze z tyłu. No, ale tak, a to może na kucyki? Nie. Chyba, że oni się z tych koni muszą tak wychylać. No ale z tyłu masz, patrz, takie długie masz. Są też dłuższe, no z tyłu. Dobra, a w ogóle... Patrz, koń bez ucha. Koń bez ucha. Jakie są paski? Paski chyba, nie? Dosłownie tak. Takie bling bling. A tu są chyba rękawiczki do polo. Tak mi się wydaje, bo pierwszy raz takie rękawiczki widzę. Z takimi ochraniaczami tutaj na te... Na kostki. Więc może do polo. Nie wiem, nigdy nie zgłębiałam tajników polo.
Jeszcze. Jeszcze. Mamy też kaski i jest ten sam kask, co był w tamtym sklepie Hello Rider, co mówiłam, że to był mój pierwszy kask, ale nie widzę takich jakichś super... A nie, jest kask, ale tylko taki jeden. To zawsze ma kask. Co? Do polo. No, wyglądam jak do polo. A tak to nie widzę żadnych takich droższych, lepszych marek. Czy może są, ale ich nie znam, ale chyba nie. Chyba takie same basicowe. Dobra, idziemy dalej. Mamy czapeczki i one są chyba albo do polo, albo do wyścigów. Nie wiem, czy w polo mają takie czapeczki kolorowe. Nie mam pojęcia, ale mamy tutaj bryczeski. I bryczeski oczywiście z Horse Leggingsy. I to w ogóle, ja wiedziałam, że Amelia miała bryczesy z tej marki, z takim tutaj jakby ptaszkiem. I nie wiedziałam, co to jest za marka. I jest to marka, słuchajcie, Seafoam, jakoś tak. I one kosztują, a są w ogóle z mega fajnego materiału. I kosztują 265. No więc chyba spoko jak za bryczes 265. Cała ściana, patrzcie, ręka. Macie, znalazłam czapsy dla ciebie. Żółte czapsy. Ale cała... Będą pasować do Vansów? Co? Będą pasować do Vansów? No ja zawsze jeździłam, jak nie miałam jeszcze biletów, to jeździłam w tramkach i w czapsach. Cała ściana rękawiczek i właśnie też z tej marki Seafull, czy jakoś tak, pełno. Mam chyba tylko z tej marki. I bryczesów, patrz to. To jest cała ściana bryczesów. Tu są bryczesy. Wszędzie, i co męskie. Pełno po prostu bryczesów, ale zobaczymy jakie marki. Wszystko jest to Sea. Wszystko z tego, tamten sklep poprzedni to był cały po prostu w Horze, a ten jest cały w tego Sea. O, tu znalazłam męskie z Picura. Za ile? Nie ma ceny, nie wiem, czy oni tych cen nie dają. W Polsce to wszystkie rzeczy są w sklepach poklejone. Tutaj nic nie ma tych cen, a szkoda, bo by się porównało te ceny. Tutaj są rzeczy konkursowe, słuchajcie, praki. O, kolejna marka, która jest też w Polsce, Kingsland. I jest tutaj. Także kolejna dochodzi. O, Horza, Equidem, Kingsland. Caballo to też jest w Polsce znane. To jest wszystko z Kingslanda. I nawet kaski ma ten Seafull. Czy coś, jak to się tam czyta. I marynarki. O, Maty, jak pojedziesz na zawody, to będziesz miał czerwoną marynarkę. Tak. Nie znaleźliśmy treningowych bluzek, ani takich, wiecie, technicznych bluzek, t-shirtów, coś takiego. Było tylko na zawody. A na treningu to nie było. A przeszliśmy całe. Więc nie wiem, może źle szukaliśmy, ale nie widzieliśmy. Dobra, podsumowanie tego sklepu, który jest za mną. Był to największy sklep z największą ilością asortymentów. Jeszcze potem wiedziałam, z którą nas Flexona, czyli Flexony też mieli. Największy sklep dwupiętrowy, największa ilość asortymentu. Tylko po prostu był mniej jakby luksusowy, że tak powiem, od tamtego sklepu. Jak widzieliście, wszystko po prostu było na siebie ponakładane. Także nawet trudno było klientowi szukać jakichś bryczesów czy coś, bo wszystko było na siebie poupychane, pouciskane. I tak dalej, ale co nie zmienia faktu, że tutaj było jednak najwięcej tego asortymentu. I ten sklep jest w ogóle w centrum. Te dwa sklepy tutaj są w centrum. O, widzicie, tam jest Burj Khalifa. O. Więc teraz idziemy zobaczyć, czy ten drugi jest otwarty. To jeszcze jego sprawdzimy. Taki dodatek, bo go nie miało tu być w ogóle. Dobra, ten sklep nazywa się Emirta Horse Equipment Center. I tutaj nad wejściem, chodźcie, możecie zobaczyć, jakie są w nim marki. Tutaj są loga. Słuchajcie, weszliśmy do tego sklepu, ale okazało się, że jest czynny do 20, a jest 19.56 i mamy 4 minuty. Pani pozwoliła nam szybko ten sklep przelecieć. Jest również dwupiętrowy, czyli jest duży. I powiedziała, że mamy iść na górę, bo tu jest więcej końskiego asortymentu. Nie, także... powiedziała, że tam jest syf. No i też jest syf, no i że jest więcej końskiego, a tam jest bardziej dla jeźdźca, jest syf, no. I tutaj mamy wędzidła, patrzcie, cała ściana wędzidła. Uwielbiam z nich. Znowu kolorowe rzeczy. Kolorowe strzemiona. Kolorowe strzemiona. W ogóle wszyscy ludzie są tutaj tak mili. Pytaliśmy się, czy możemy nagrywać znowu i znowu bez problemu, także super. O, chodź. W ogóle, Jezu, czy ktoś to kupuje? Tego jest pełno. Ja się zastanawiam, czy ktoś to w ogóle kupuje. Tutaj też pełno tego kolorowego sprzętu. Dla mnie to jest kicz. Dajcie znać w komentarzu, czy dla was to jest kicz, czy jeździlibyście w takim czymś. No dla mnie to jest kicz, ale może oni tak jeżdżą. Znowu tutaj kolorowe pady, takie po prostu zwykłe. Nie wiem, to jak na siodło. Dobra, tutaj mamy enterki szybko, ale też takie najzwyklejsze. Popręgi, obłowia. No ogólnie cały asortyment, który był tam. Też są produkty do kowalstwa. O, grube derki, chociaż nie wiem, czemu są ocieplane enterki dla pani, skoro to jest gorąco. Derka świętego Mikołaja. Ale są ocieplane. Dobra, i to jest góra tego sklepu. O, znowu skrzynka z Horze, a ochraniacze są z... Nie mają marki.
No i to wszystko, a do góry po prostu są ubrania i jest do, po prostu na wszystko. Na dole są po prostu porozwalone ubrania, bo pewnie dostała, przyszła i wiecie, są, wypakują nowe rzeczy.